Tu jest moc chyba. Witam was bardzo serdecznie w drugich Sianokosach. Zaczynamy ciąć trawę. Drugą w tym roku. Wszędzie woda. Mokro. Ale lecimy. Zetok daje radę. Nie będziemy się zatrzymywać, to będzie dobrze. Tam jak widzieliście albo zobaczycie, nie wiem jak skleję ten filmik, jest taki rów i tam se bobry zrobiły tamę, dlatego woda nie schodzi. Patrz. Tam jeszcze. To się nazywa pęczek. Jaki ciężki. Koszenie dobiegło końca powoli. Mam dla was zagadkę, widzowie. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale tutaj jest jaśniejsza trawa, a tu jest ciemniejsza. Napiszcie w komentarzach dlaczego. Ja wiem, ale chcę dla was porobić takie zastanowienia. Z kolei jak przejdziemy na tą stronę i się obrócimy, to te są jaśniejsze, a te są ciemniejsze. Miłego myślenia życzę. Jeszcze bym zapomniał o najważniejszych rzeczach. Nie tam, czy jaśniejsza, czy ciemniejsza trawa jest. Ważna rzecz to, czy subujecie mój kanał i czy łapkujecie moje filmy. Bo wiecie, że teraz od was zależy, kiedy kolejny film będzie. Przez progi łapkowe. Kolejny filmik dajmy. Będzie na 120 łapek w górę i będzie kolejny filmik pod tym filmikiem dajcie 120 łapek w górę, to wrzucę wam kolejny filmik. Wczoraj chcieliśmy tamto pole. Dzisiaj tniemy te. Przepraszam jak trząsę. Trochę wieje.
Trochę się zmęczyłem, bo ja tutaj ten kawałek ciąłem. Tamten już dokończy tata. No i tak. Dzisiaj możliwe, że będą jeszcze, że będzie prasowanie. Zaraz się spotkamy. Dzisiaj możliwe, że będziemy to prasować. Oczywiście jak ktoś jest z miasta i nigdy nie był na wsi, to powiem, że to nie jest tak, że zetniemy i od razu prasowanie, tylko to trzeba jeszcze przetrząsnąć kilka razy i zagarabić. Tak, żeby nie było jakichś błędnych teorii. No tak. Zetor tam z koszarką. Spróbuję przybliżyć. O. Przepraszam, że trzęsę. To trochę jest trudne. Telefonem z komunii. Więc ja kosiłem. Teraz tata kosi, ja sobie odpoczywam i nagrywam. Pójdziemy zobaczyć, jak tam z przepływem wody, bo ostatnio była woda na łące. No. Zobaczymy. Tata już tu pędzi. Gospodarstwo to nie zabawa. Tutaj niestety dalej jest miękko, woda. Zobaczymy, co zrobię. Ciągle dużo wody jest. Powoli spływa. Chyba widać. Tak, widać. Powoli spływa. Ale za dobrze nie jest. Jesteśmy w zaroślach. Pokrzywy, pokrzywy, pokrzywy. No woda jest. Szybko nie zniknie. Wszystko przez bobry. Jesteśmy po obiedzie. Gotowi do prasowania. Tak, już dziadek tam zagrabia. Oczywiście już suche, przetrząśnięte. Siano. My tutaj mamy sipmę zatokiem. Ten zestaw jest moim ulubionym. Chociaż że czasami się rzeczy dzieją z tymi maszynami. To wszystko gotowe. Czekam. Minęło około pół godziny. Już zagrabione. Więc za chwilę będziemy prasować. No ja będę prasował, więc tego początku wam nie pokażę. Wszystko praktycznie przygotowane. Ale później się zamienię z tatą i nagram coś dla was. No już kończymy prasować, bo ja większość sprasowałem i pewnie się przyczepicie: brzydkie pęczki. A ja mówię, to nie jest siano najsuchszej klasy, tylko trochę mokre też jest. To jak się zwija, to zależy od kilku rzeczy. Nie tylko od traktorzysty.
tam tata przejął kontrolę nad zetorem, chciałem mógł trochę ponagrywać specjalnie dla was. Podejdziemy do pracy. Wiem, jak pewnie już zauważyliście, pracujemy bez osłony na przekaźniku, ale nie było czasu. Szybko. Nawet przekaźnika od prasy nie odczepialiśmy. Wszystko było z prasą, czekało na drugie sianokostwo. O, się wyłączyło. No to tak czasami bywa. Jak ciągnik ma za ciężko, to się wałek wyłącza sam. I to trzeba będzie kiedyś naprawić. Nasz zetorek ma problemy. No właśnie. Trzeba ciągnik zgasić czasami, żeby... W tych okoliczności musiałem usiąść za sterami z powrotem zetora i dokończyć prasowanie, więc tego wam nie nagrałem. Na koniec się przekaźnik odłączał. No to zawsze to samo. No to tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Jutro zobaczymy, może też będziemy prasować. Więc... Do kolejnego dnia. Was bardzo serdecznie. Kilka dni minęło od poprzednich nagrań. Dzisiaj będziemy zwozić. Pęczki. Zobaczymy się na polu. Jesteśmy na polu. Zetora nie gasimy, bo ostatnio mamy problem z... No... Jak to było? Dobra, słowa mi zabrakło. Z tym do zapalania ciągnika, z rozgłośnikiem, o. Tym tutaj. Więc, a jak go zapalamy? A to 30 ciągniemy go. I się zapala na zaciąg. No tak, tutaj mamy trochę pęczków. I 9 zostało, bo trochę zwieźliśmy wczoraj. Nie nagrałem wam, bo trochę roboty miałem. I tutaj patrzcie, coś nowego na moim kanale. Co to jest? Kopki. A dlaczego je postawiliśmy? Postawiliśmy je dlatego, bo przez bobry tu na polu było tak mokro, że się baliśmy prasą wjechać. Kopki już trochę opadły. Ale to były wyższe ode mnie. Tam tata już ładuje na zetora. Tutaj są 3 pęczki, więc za chwilę będę musiał przejechać tam po te 2 i wsiądę do ciapka i będę ładował na wóz. Znowu zachęcam was do dawania mi łapek w górę pod filmikami, bo od was zależy, kiedy wyjdą te filmy. Na koniec filmu będzie poddany limit, no stawka, na ile łapek w górę kolejny filmik. Subów też by się trochę przydało, bo nie wszyscy subują, widzę to na statystykach kanału. I dzwoneczki możecie se strzelić, żeby nie przegapić filmów.
No i widzimy się niedługo. Redakcje. Wozimy 8 pęczków na raz, 5 na rozrzutniku, 3 na wozie. No i za chwilę będzie się działo. Nie wiem, czy wam pokazywać cały rozładunek. Po prostu się rozładowuje i już. Jednak pokażę. Tak wygląda rozładunek. Prosto do stodoły. No prosto, no trochę krzywo jest. A prosto się wjechać nie da. To trochę trwa.